Pokój dobro. Y, aparat łapie ostrość na Matkę Bożą, ale to chyba prawidłowo przecież, prawda? Dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia i y, jest to dzień pracy, więc takie króciutkie tylko rozważanie. Bardzo porusza mnie w liturgii Słowa, ale w ogóle w historii zbawienia, y, to w jaki sposób Pan Bóg działa. Bo Maria została zachowana od grzechu pierworodnego. Y, Chociaż ona przecież, tak jak każdy człowiek, potrzebowała odkupienia, potrzebowała krwi Pana Jezusa. Ale Pan Bóg dokonał tego w inny sposób niż z nami, bo my rodząc się, rodzimy się w grzechu pierworodnym i potem chrzest oczywiście ten grzech niszczy, ale pozostają jego skutki. Natomiast w Maryi Pan Bóg zadziałał zupełnie inaczej, bo na mocy przyszłych zasług Pana Jezusa zachował ją od grzechu pierworodnego. Stąd Maria. Przychodzi na świat niepokalanie poczęta, jest czysta. I bardzo porusza mnie ten sposób działania Pana Boga, że zanim Maria cokolwiek jeszcze zrobiła czy, czy powiedziała, Pan Bóg już w niej działał, już objawiał swoją chwałę, swoją moc i dokładnie tak samo jest z nami. Drugie czytanie dzisiaj mówi wyraźnie, że z góry Pan Bóg działa. To znaczy, zanim my cokolwiek jeszcze zrobimy, Pan Bóg wybrał nas przed wiekami, już zaplanował wszystko, dobro dla nas, swoją łaskę. I ten strach, który jest w każdym z nas, strach, który pojawia się po grzechu, on jest skutkiem grzechu. To w pierwszym czytaniu widać wyraźnie, że Adam, słysząc Pana Boga, który się zbliża, to grzech podpowiada mu, że zbliża się sędzia, zbliża się Bóg, który będzie karał, który nie kocha, który niszczy człowieka. I Adam się boi. Więc ten strach, który jest w nas, on nas paraliżuje, on nas odpycha od Pana Boga, nakazuje nam uciekać i chować się. I to jest bardzo piękne, że Pan Bóg mimo tego działa w nas, że te wszystkie miejsca, których my się boimy, także na przyszłość, boję się gdzieś tam pojechać, spotkać z kimś, boję się jakiejś rozmowy, cierpienia, choroby, no różnych rzeczy się boimy, Bóg już tam jest, Bóg to wszystko przewidział wcześniej, On już tam czeka na nas. I fantastyczną nowiną jest to, że Bóg dopuszcza na nas cierpienia, strapienia, różne doświadczenia, tylko dlatego, że ma już ich rozwiązanie. Tylko tym rozwiązaniem jest On sam. Droga wyjścia prowadzi właśnie przez Niego. I to widać też w grzechu pierworodnym. Pan Bóg dopuszcza tą tragedię. Dlatego, że ma już rozwiązanie, ma już wyjście z tej sytuacji, ale wyjściem jest On. I Maria jest pierwszą, która przechodzi przez te, te bramę wyjścia z każdej sytuacji, z każdego cierpienia, doświadczenia, smutku. I to jest zaproszenie dla nas, żebyśmy tak jak ona powiedziała, Fiat, dobrze, zgadzam się, chociaż nie rozumiem wszystkiego, ale zgadzam się na to, co robisz Boże, bo wiem, że już tam jesteś, że już na mnie czekasz, że przygotowujesz wszystko dla mnie. I taka odwaga Matki Najświętszej, jej głęboka, prawdziwa wiara, jej zaufanie są odpowiedzią na, na nasze smutki, nasze klęski, nasze niepowodzenia, nasze choroby, wszelkie cierpienia. Bo jeśli wyobrazimy sobie nawet najgorsze rzeczy, które mogłyby nas spotkać w życiu, Bóg już tam jest, Bóg już czeka na nas, przygotowuje tam rozwiązanie i wystarczy się go mocno uchwycić, żeby przez te doświadczenia nas przeprowadził. I jeszcze malutkie słówko, że codziennie można słuchać franciszkańskich kazań na soundcloud.com, łamane przez Franciszkanie. Trwają oczywiście też te kolekcje adwentowe, można je oglądać na YouTubie, na Facebooku, Franciszkanie TV, no i w każdą sobotę o 17:45 i potem w niedzielę powtórka o 6:10 w dwójce w telewizji słowo na niedzielę po franciszkańsku.